Jestem Hania. A ja Honia. Witam, Harma, do usług. Jestem Hila. A ja jestem Hela. Hirek. Kłaniam się, Hercia. Heny, miło poznać. Hola, Harmidomska, jestem, rzecz jasna. Hala, profesor. Hi. Jakie wy jesteście urocze. Powiedzcie mi, jak to jest mieć taką mamę? Świetne pytanie, stara. Przepani, najlepszą odpowiedzią będzie piosenka. Życie jest piękne w tym harmi domu. A wszystko to zasługa naszej mamy. Zawozi mnie, gdzie muszę być. Poezji mojej ciągnie nić. Herbatką dla każdego jest, bo jest wspaniałą mamą. I karmi każdy mały mózg. Jak samolot lata już, bo jest wspaniałą mamą. To ona zawsze nas ośmiesza i przy niej życie to jest bal. W gazecie waszej będzie pierwsza, dla nas jest najwspanialszą z mam. Rewelacja! Ta recenzentka daje wam 5 gwiazdek. Kolejny idealny występ dzieci. A teraz może wrócicie na górę i grzecznie się pobawicie. A moglibyśmy zamiast tego posprzątać? Jasne. Pani Rito, to było idealne popołudnie. Wiadomość dnia. Ma pani tę pracę. O, dziękuję. Aż brak mi słów. Nie ma sprawy. Proszę je zachować do rubryki. Jestem gotowy do O nie, spóźniłem się. Droga jędzo domowa, przypomnij dzieciom, że najpierw zadanie, potem bieganie. Tą prostą rymowanką pomożesz im ustalić priorytety. Miła mamo niejadków, jeśli twoje dzieci grymaszą przy jedzeniu, zadbaj, by ułożyć im z warzyw przepiękną mozaikę i zaproś do jedzenia dzieła sztuki. Gazeta Koronnych Kniei. Porady mamy idealne. Rubrykę prowadzi Rita Harmidowska. To jest nie na żałty, nie na żałty! mniej suchało, więcej deseru! Kot? Kot? Pies? Ten pies pogoni ci kota! Ej, Hirek! Piłka! Odbiorę! Świetny pomysł, żeby zrobić zebranie redakcji tutaj. To jakiś głupi żart! Ponoć guacamole mają tu epickie. Dzieci! Musimy iść. Kelner, rachunek proszę. Ups. To co? Duch. Duch. Wampir. Kto? Ja? Ach, co do 100 000 szpalt się tu wyprawia. O, szefowa mamy. Harmidomscy? To jakieś nieporozumienie. Jesteśmy dziećmi Filipa. Fizia, siemanko wszystkim! Faustyna, szefowo! Ja jestem dosłownie, no, ta Fiona! Ale czemu? Nie trzeba, dzieci. Nie musicie dla mnie kłamać. Witaj, Patty. Co tu się dzieje, Rito? Twoje dzieci zostały pogryzione przez wściekłe szopy? Och, to by było! Nie, tacy naprawdę jesteśmy. To, co widziałaś u mnie w domu, to była ściema. Ale mafinki, piosenka, pasujące mundurki... Wszystko ściema. Szukałaś idealnej matki, a ja chciałam dostać tę pracę, więc... Nie jestem idealną matką. Staram się jak mogę i czasem bywam świetna. Ale bywa, że nie daję sobie z nimi rady. Bycie mamą to najwspanialsza praca, ale i najcięższa. Przykro mi, że cię nabrałam. Mnie też przykro. Ewidentnie nie nadajesz się do tej rubryki. Najświeższy news. Jesteś zwolniona. Czekaj, Patty. Przecież Rita powiedziała szczerą prawdę. Tak, niełatwo być rodzicem. I o tym trzeba by pisać. Serio? Nie wkręcacie mnie? Skąd? Wczoraj 40 minut walczyłem, by wpakować dzieci do auta. Znacie się na tym lepiej niż ja. Ja nawet nie mam dzieci. Czy to znaczy, że mama nie straci pracy? Najświeższy news? Wasza mama może zatrzymać posadę. Dzieci, przykręćcie telewizor, to nie mama, wasza prababcia dzwoni z Mexico. Ola, Różo, jak miło cię widzieć. Wyglądasz młodo jak zawsze.
Chłopako, nauczyłeś się angielskiego? Oglądam kablówkę, tylko teraz limitowana oferta. Rosa, licha, już się spakowałam na moją wizytę w Stanach. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć La Familia. My tu też się szykujemy. Zrobię ci takie enchiladas, jakie ty kiedyś robiłaś. Gracias, micha. Cieszę się, że kontynuujesz rodzinne tradycje. Niedawno wpadły tu z wizytą ninja z kuzyna Tacho z Kalifornii. One nie mają za grosz przywiązania do tradycji. Chcą jeść tylko amerykańskie jedzenie i oglądają tylko amerykańską telewizję. Czy Janet znajdzie na statku miłości swego bosmana? One nawet nie mówią po hiszpańsku. To... Co dzisiaj oglądamy? Moje biedne serce ledwo to zniosło. Dzięki Bogu, że ty prowadzisz swoją rodzinę po Bożemu. Pewnie. Daj mi się przywitać z Los Niños. Z dziećmi? Dalej, Janet. Wybierz Blake'a. Przepraszam, słabe połączenie. Pa! Aj, papuk, i co my zrobimy? Jak mama Lupę to zobaczy, to serce jej pęknie. Trzeba się będzie umeksykanić. Może ty masz rację. Pozwól, że zdejmę ci buty. Niech stopy odpoczną. Oto specjalne enchiladas. Na super ostro. Proveczą, mama Lupę. Perico. El Pepicoso! Przepraszamy, mama Lupę! Chyba ciut przeostrzyliśmy, ale spokojnie, to dopiero pierwsze danie. Szybko, zamówcie tacos! Się robi! A w międzyczasie muzyka! La Banda de Abuelo! Mój zespół nie mógł wpaść, ale gościnnie na gitarze zagra nasz dostawca Paweł! Que bonito! No! Que horrible! Paweł, przestań! Co? Głośniej? Okej! Aj mi dziwo! Okej, złożyliśmy zapłonę! Hej! Fajny Johnny's! Moje arcydzieło gotowe! Mama Lupę! Nic ci nie jest, a... Papuk? Spadliśmy! Hiszpańskie słówko? Ty nie znasz hiszpańskiego! Ty nie potrafisz porządnie przyprawić enchiladas! A ta koza wyraźnie jest psem! To jeszcze gorsze niż tacos z fast foodu kuzyna Tacho! Kto zabawiał tacos z fast foodu? Mi corazón! Aj! Mama! Przykro nam, mama Lupę. Staraliśmy się być bardziej meksykańscy. Żeby twoje serce, no wiesz, nie? To dlatego to wszystko zrobiliście? Żeby mnie nie rozczarować? I dokładnie tak by zrobiła meksykańska rodzina. Bycie Meksykanami to nie jedzenie ostrych dań czy noszenie sombrero, tylko familia. Moje serce nigdy nie było. Ach, jak to się mówi? Más fuerte. Silniejsze! Paco, a co ty tu robisz? Mama Lupę potrzebowała tłumacza. Siemasz, kuzyn! Orale, przywiozłem nasze ulubione meksykańskie dulces, teraz w 6 smakach. Masz najpiękniejszą meksykańską rodzinę, jaką w życiu widziałam. Ale paru rzeczy mogę ich nauczyć. O, auxilio! To znaczy, dajcie maść z aloesem! Daj czadu, mama Lupę! A teraz mama Lupę pokaże wam masakrę Lucha Libre! Wciąż niepokonana! A, skarbie, nie powinnaś już iść do klasy? Chyba nie chcesz się spóźnić pierwszego dnia. Chwilunia, nie widzisz, że robię se selfika?
Byłby przypał, gdybym nie miała profilu. A propos, mógłbyś wejść na fotki w Mik i wrzucić emotkę pod mój post? Przypał mnie wyłączył. No, Fryta, miłego dnia! Jestem Frita. Widzisz tego chłopaka? Strasznie na niego lecę. On ma prześliczny wicherek. Och, proszę, zachowaj to dla siebie, bo nikomu o tym nie mówiłam. Frita? O! Masz jakiś problem, laska? Nie mogę się skupić! Poprztykałyśmy się z moją przyjaciółką Sam. Pierwszy raz u Irden Reef i mamy kwas. I nie wiem, co robić. Nawijaj, laska. Hilu, powiesz mi, dlaczego zaciągnęłaś mnie w te krzaki? Chcę cię wprowadzić w jeden żałt, który szykuję. Czekaj, ty chcesz go zrobić ze mną, a nie że mnie? Cii, już czas. Kto na celowniku? Pani dyrektor. Żart! Jej! Mogę już oficjalnie stwierdzić, że to powalający sukces. Masz już artykuł? Psie, artykuł to machnęłam w 40 minut jeszcze na lekcji. Och, więc już nie musisz tam wracać. Jej, to wspaniale. Och, nie, jak najbardziej wracam. Heniu, gdy jestem Fritą, dziewczynki się przy mnie otwierają. Po raz pierwszy od dawna jesteśmy blisko i nie jestem gotowa się tego wyprzeć. No nie wiem, Rito. Mam wrażenie, że igrasz z ogniem. Spokojnie, jestem bardzo ostrożna. Kochanie, Frita ma nawet własną komórkę. Cii, to Honia. Tutaj Frita. No hejka! Cześć, Honiu. Nie teraz, mamo. Gadam z kumpelą Frito. Ty też słyszycie tu echo? Nie. Widzisz? Mam wszystko pod kontrolą. I o co ten szum? To drzewa szumią. Zgadłam? Mama! O! Złaś rolek! Rolek, nie! Dobrze, wiem, jak to źle wygląda, ale już wyjaśnię. Zaraz. Mamo, dlaczego jesteś ubrana jak Frita? Nie, Honiu. Mama jest Fritą. Wkręciłaś nas, a ja ci się zwierzałam o Sam. Wtajemniczałam cię w moje żałty. Pokazałam ci moje ciacho z wicherkiem. Ojej, ale ja tylko chciałam... Nie chcemy słuchać, co chciałaś. Chodźcie. No ale ja... Zrobiłem ci herbatę i pieczoną kaczkę. Nie byłem pewien, co bardziej pomoże. Dzięki, ale daję radę. Sądziłem, że już skończyłaś swój artykuł. Wykasowałam tamto. Znalazłam nowy punkt widzenia. Przepraszam za spóźnienie. Przez całą noc pisałam, ale mam gotowy artykuł. Co to? Wiem, że nie tego się spodziewałaś, ale ja musiałam to napisać. Miałam zinfiltrować ogólniak, żeby opisać życie nastolatków. Ale tak naprawdę szukałam więzi. Mamie trzech nastoletnich córek trudno zaakceptować, że jej dzieci dorastają. Ten artykuł dał mi szansę pozostać w ich życiu jeszcze chwilę dłużej. Lecz to nie fair wobec nich. To doświadczenie nauczyło mnie, że jako rodzice musimy pozwolić naszym dzieciom dorastać i się usamodzielniać, wierząc, że przyjdą, gdy nas będą potrzebować. Czytałyście to? Mama! Bardzo was przepraszam. Nadużyłam waszego zaufania. Nie szkodzi, rozumiemy dlaczego. Bo tak naprawdę świetnie się z tobą bawiłyśmy. A może byśmy robiły wypad raz w miesiącu tylko we czwórkę? Zacznijmy od razu! Serio? Jak fajnie! Tylko się szybko odświeżę, bo to był ciężki dzień. Mamo! Nie! O! Sołki! Zaplanowałam to przed przeczytaniem artykułu. Cześć, mamo. Zrobiłam ci burrito na śniadanie i kawę na wynos. Na wynos? Tak, zaplanowałam nam dziś parę atrakcji.
O, racja. Fantastycznie. Wcinaj szybciutko, bo mamy tylko 8 godzin do twojego powrotu do pracy. A, 7 godzin i 58 minut. Pośpiesz się z ubieraniem. Czekam na ciebie w kuchni. Maria, słyszałam, jak późno wczoraj wróciłaś. Po co się zerwałaś tak wcześnie? Obiecałam Rozalce, że spędzimy razem cały dzień. Martwię się o ciebie, Micha. Musisz odpoczywać, bo inaczej nam się wykończysz. Nie martw się, czuję się świetnie. Mamo, więc tak, pomyślałam, że nadrobimy z filmami. Chupacabra 4! O, ciekawe, czy przebili Chupacabrę 3. A potem lunch pizzerii Zrób to sam, a potem automaty, a potem muza... Och, to nowa pielęgniarka. Naprawdę muszę odebrać chwileczkę. Tak, Nindo? Nie, nie leczymy gołębi. Nawet jeśli ubezpieczone. Miłego dyżuru. Przepraszam za to. Gdzie byłyśmy? Dobra, więc... Mamuś! Rozpakowywałem paletę salsa verde i drzazga mi się wbiła. W czym problem? To ją wyciągnij. O, przecież to boli. Raju, Robert, nie przesadzasz? Daj, ja ci... A, boli, jak dotykasz! Nawet ci nie dotknęłam. Bądź dzielny, kochany. Skoczę po pęsetkę. Tutaj jesteś. Słyszałam, że masz dziś wolne. Zapozujesz mi do portretu. Sorki ci, Jufredziu, mama jest zajęta. Ale Marii jako jedynej w rodzinie nie sportretowałam, a muszę dostarczyć obraz do galerii. A co z moim kuku? Tik-tak, tik-tak. No dobra, ale będziecie to robić równocześnie. Nie mogę patrzeć. Spojrzałem. Maria, nie wierć się, bo inaczej będziesz wyglądać jak Picasso. To co, gotowe? Bo jak dla mnie tip-top, ty, Jufredziu. O czym ty mówisz? Maria nawet jeszcze twarzy nie ma. Czekam na właściwą ekspresję. Dobra, łyknęłam kawy i mogę lecieć. Co najpierw? Jak się pośpieszymy, to zdążymy na film. Lepiej ja go wezmę. Ty jesteś zbyt miła, żeby nie odbierać. I od razu cyknę ci fotkę. Lecimy, mamo. Po drodze do kina pokażę ci sklep z butami, na punkcie którego mamy z Igą świra. To wspaniale. A po drodze do pizzerii jest genialne graffiti. A potem wpadniemy na churros do food trucka. Brzmi ekstra. Mamo, jesteś tu? Luzik, po prostu ją wydzwonię. Jakość! Wzięłam jej telefon! Dobra, bez paniki. Jest bystra, na pewno czeka na mnie na poprzedniej stacji. Rozalko? O nie, mój telefon! Dobra, bez paniki. Jest bystra. Pewnie czeka na mnie na następnej stacji. Mama? Rozalka? Nie, na imię mi Joe. Kochanie. Mamo, co się stało? To miał być nasz wyjątkowy dzień. Wiem, czuję się okropnie. Szczerze, to byłam tak zmęczona, że przysnęłam na stacji metra, a potem wszędzie cię szukałam, ale nie mogłam sobie przypomnieć, dokąd najpierw pójść. Bardzo przepraszam, że zepsułam nasz dzień. Wiem, kto powinien przeprosić. Nie miałam pojęcia, że jesteś taka zmęczona. Czuję się jak ostatnia łajza. To nie twoja wina. Sądziłam, że dam radę. Wciąż nam zostało trochę czasu. Może skoczymy na automaty? Maria, Maria! Znalazłam odpowiedniego. Chwilowo jest bez pracy, ale przystojniak z niego. Au! Mamo! Upuściłem sobie ananasa na nogę, a potem polałem ją sosem. Boli i piecze! Mam lepszy pomysł. Szybko, do mojego pokoju. Się należy! Hej, Rozalko. Czuję się znacznie lepiej. Bardzo ci dziękuję, kochanie. To było bardzo miłe z twojej strony. Nie ma sprawy, mamo. Zasłużyłaś na to. Obiecuję ci, że następny wolny dzień będzie cały twój. No, muszę lecieć. Zaraz zaczynam dyżur, a Linda właśnie dzwoniła, że jakiś geniusz połknął klucz. Serio? Mamo, ty to masz czaderską pracę. A chciałabyś pójść ze mną? Mogę? Jasne, byłybyśmy razem. A będę mogła wyjąć ten klucz? Nie. Wszystko, co musi pani wiedzieć, by prowadzić zajęcia. Trzymamy się podręcznika! Czy te wielkie litery były konieczne? Zobaczmy. Powszechne błędy w przysłówkach. Rzeczownik kontra zaimek. Nuda.
pani Harley Domska? Mama Herci? Mamo, co ty tutaj robisz? Przyjmuję kółko literackie na jakiś czas. Czy wszyscy mają podręczniki? Świetnie, to możecie o nich zapomnieć, bo pojedziemy na wycieczkę. Nigdy nie jeździmy na wycieczki. A ja pomyślałam sobie, że możemy się udać na poszukiwanie inspiracji poetyckiej. A co jest poetyckiego w stacji benzynowej? Jeszcze się zdziwicie. Chcę, byście zanotowali wszystko, co widzicie, czujecie, smakujecie, dotykacie i słyszycie. Czy istotny jest kąt nachylenia ołówka? Ani trochę. Letni deszcz, wiosenne narcyzy, jaja w marynacie? Sposób, w jaki wiśnie łączą się z czernią Lukrecji, przypomina mi zachód słońca nad cmentarzem. Już kiedyś to słyszałam, lecz nigdy się nie wsłuchałam. Filip. Jego przeszłość zdaje się ciemna. Krzywa gęba niezbyt przyjemna. Całość dziwna i przyziemna. Filip. Świetna robota, Adrianie. Hej, ktoś podrzuci rym do benzynowa? Zdrowa, prowa i kolorowa. Miłość. Za nowe, lepsze kółko literackie. Za nowe, lepsze kółko literackie. Mini zoo. Niech każdy wybierze sobie zwierzę i spróbuje opisać coś jego oczami. Tak, też czuję naszą głęboką więź. Dom spokojnej starości, Złoty Zmierzch. Po co chcecie wysłuchiwać mojej historii? Każdy życiorys może stanowić inspirację dla sztuki. Ach, trochę naciągane, ale niech wam będzie. Urodziłam się w skradzionym busie lodziarza. Moja matka lubiła ostrą, rock'n'rollową jazdę i nie dawała sobie nic wybić z głowy. Zanim rozejdziecie się do domów, chcę wam powiedzieć, jak bardzo jestem dumna z waszej doskonałej pracy. Zasługujecie na szansę, by ją zaprezentować. Dlatego w przyszłym tygodniu wybierzemy się na ekstra wycieczkę. Mikrofon dla wszystkich w spalonej fasolce. To ta prestiżowa kawiarnia w Paprociowej Dolinie? Dokładnie. Studenci się tam spotykają. A teraz sio, moi wygeniusze kreatywności. Ekstra! Ale starszy brat pożyczy mi kapelusz. Dzięki, mamo. Za wszystko. To dyronapinacz! Znalazł nas! Nie martwcie się, ja się nim zajmę, a wy idźcie na scenę i dajcie czadu! Szanowny panie, tu wózkami golfowymi nie wolno! Pierwszy raz w życiu słyszę o takim zakazie! Słuchaj pan, czyżbyś był jednym z tych, co to nie lubią przestrzegać przepisów? O nie, nie, ja uwielbiam przepisy! I słusznie, parking dla aut golfowych jest 50 przecznic w tym kierunku! 50 przecznic? Tak jest! Dziękuję panu. Spoko, zero problemu, przepani. Hot dogi wirują, popcorn złoty tańczy. Ludzi skatankują, symfonia nigdy się nie kończy. Dziękuję. Pięknie, brawa proszę. Jestem z was taka dumna. A jednak. Siakość. Naprawdę sądziła pani, że to się pani upiecze? Nie, wiedziałam, że nie. Ale pozwoliłam dzieciom podzielić się tym, co je naprawdę pasjonuje. Nawet za cenę wylania mnie z kółka. I dokładnie to się stanie. Pani dziękujemy. Wraca pan dyrektor. Czy moi uczniowie to słyszą? Ja tu rządzę. A więc to pan? Pani kurator? Mogę pani wyjaśnić, co uczniowie robią w tym tak niestosownym lokalu? Którego ma pani firmową koszulkę i kubek stałego klienta? Jestem pod wrażeniem. Nie wiem, co pan tam robi w tym kółku literackim, ale z pewnością zainspirował pan swoich uczniów. Wie pan co? Podniosę pańską ocenę z dostatecznej... na ponadprzeciętną. Ponadprzeciętną? Ja? Zasłużył pan! W sumie nie bardzo zasłużyłem. Wszystkie pochwały należą się tej oto pani. Naprawdę? Wspaniała robota. Dziękuję, ale wie pani, pan dyrektor też zasłużył na pochwały, ponieważ zadbał o bardzo solidne przekazanie swoim uczniom wiedzy o podstawach gramatyki, a one są równie istotne, co przyjemność pisania. Wygląda na to, że powinniście prowadzić kółko we dwójkę. We dwójkę? Proszę to rozważyć. Kochani, wychodzę do pracy. Trzymaj się, mamuś. Jeszcze 8 godzin i będziesz mieć wolny tydzień. No, wiem. I nie mogę się już doczekać dnia bez czyraków, haluksów i odcisków. Mamo, ja tu jem. Nie! Oddawaj te krakersy, to moja przekąska! Kraker soja,
jeden! Patrz, szkolny album mamy! Mama jest w liceum? Była! Jakiś trylion lat temu! Wow! Jakie hery! Tutaj jest dopisek. Chciałabym podróżować po świecie. Przecież mama nie była nigdy za granicą. To mama w klubie włoskim. I w klubie kultury azjatyckiej. I w klubie młodych odkrywców. Robert, mama za młodu marzyła o podróżach. Au! Ciekawe, czemu odpuściła. Może abuela wie. Ej, to prywatne! Papuk. Tak, wasza mama chciała zobaczyć świat. Lecz kiedy w jej życie wkroczyły dwa piękne bebes, odłożyła wyjazdowe plany na bok. Życie rodzinne wymaga mnóstwa wyrzeczeń. Mama nie podróżowała przez nas. Ej, mama za chwilę ma ten zaległy urlop. Może jej to wynagrodzimy, wysyłając ją na wycieczkę? To doskonały pomysł. Dokąd możemy ją wysłać za dychę, guziczek i kozią zabawkę? No, to przekracza nasz budżet. Lecz wiem, gdzie można wygrać darmową wycieczkę. Sklep koreański u Honga. Teraz w promocji u pana Honga jest koło nagród. A nagrodą główną jest wycieczka do Korei. Dwie gumy poproszę. Masz dwa kręcenia. Do mnie, Koreo. Do mnie, Koreo. O! Tak, tak. Brawo! Wygrałaś najnowszą lodówkę TX5000! Robi dwa rodzaje lodu! W kostkach i kruszony! Robert, wciąż możesz wygrać! Pfu, dawaj naszej mamusi wycieczkę do Korei! O! Gratki! Wygrałeś tuńczyka! Wygraj wyjazd do Włoch. Hej, patrzcie! Jeśli zjemy super kolosalną pizzę, wygramy wyjazd do Włoch! Świetny pomysł, siostra! Zamawiaj! A, jemy! Jej, nie żartowali z tą kolosalną. Trudno. Musimy się poświęcić dla mamy. Bellissimo! Hej, wygraliście! Oto wasza pizza! Pizza? A mieliśmy wygrać wyjazd do Włoch! Zgadza się! Wyjazd do Włoch! Dla głodnych gęb! Pan to serio? Jest pan potworem! Hej, Gino! Te dzieciaki myślały, że wygrają wyjazd do Włoch! Spadamy, Robert! Nie zapomnij lodówki! Dowiedzieliśmy się, że kiedyś marzyłaś, żeby zwiedzać cały świat, lecz ci się nie udało. I to przez nas. Ach, jak to miło z waszej strony, ale ja wcale nie żałuję, że nigdy nie podróżowałam. Wychowanie bez dwojga to była podróż mojego życia. Jakie to piękne! Pewnie, że chciałabym jeść pizzę we Włoszech, obejrzeć sumo w Japonii, lecz naprawdę będę szczęśliwa, jak kiedyś zrobię to z wami. Chwila, mówiłaś sumo? W takim razie możesz oglądać z nami świat już dziś. Bierzcie paszporty. Dalej już nie dam rady. Runda po naszej dzielnicy to jak podróż dookoła świata. Przystanek pierwszy, Korea! A to z ceremonii picia herbaty. Dziękuję wam za najfajniejsze w moim życiu wakacje. Dla ciebie wszystko, mamuś. Tak, kochamy cię. O, ciebie, Lodziu, też kochamy. Liceum. Dobrze, licealiści, macie wszystko? Świetnie, miłego dnia, pa. Czekaj, nie mogę znaleźć poduszki piędziuszki. Nie mam czasu na... Dzięki, mamo. No to pa. Gimnazjum. Mamo, zapomniałam, że dziś moja kolej przynieść przekąskę na trening. Masz tu nadjedzonego banana, tylko odetnij mu te brązowe części.
Parking tylko dla szkolnych autobusów. O nie! Już jestem, pani Władzo! Zaparkowała pani w strefie dla autobusów szkolnych. O, nawet nie zauważyłam. Ewidentnie sporo pani nie zauważa. To pani 50. mandat. O, niemożliwe, żeby aż tyle. Rzeczywiście dostała parę, ale... Ojej! Przepraszam, wie pani, ja rozwożę 11 dzieci i czasem nie zauważam znaków. Hej, czy to nie o tej porze roku sprzedajecie kalendarze na rzecz fundacji policyjnej? Tak, o tej. Ale nie wiem, czy będzie panią na nie stać, bo jest pani winna na miastu 2000 z tytułu mandatów. Co? Nie mam mowy, żebym tyle zapłaciła. Cóż, jest inne rozwiązanie. Skazać mnie na prace społeczne? Poczekajcie, aż znów będziecie próbowali sprzedać te swoje kalendarze. Może nie będzie aż tak źle. To wcale nie trwało długo. Chyba został mi czas na relaks. Już po wszystkim? Szkoda, że miałam tylko jeden dzień prac społecznych. Co? Nie widziała pani znaku? Tego nad panią, który zakazuje wystawania w tym miejscu. O, jak gapa! Myślałam, że to zakaz śmiecenia. Dobry piesek! Pani, co pani wyprawia? O nie! Złapana na gorącym uczynku. Niszczyłam stare radio w miejscu publicznym, co jak wiem jest wykroczeniem. A, chyba jednak należy mi się za to mandat. To nie wykroczenie. Ależ tak. Rozporządzenie 415 pod C, celowe niszczenie odbiorników, proszę. Mamo, zobacz moją nową pchełkę. Nazywam ją Bachą, bo mieszka mi pod pachą. Wyobraź sobie tę sukienkę w fiolecie. Pysianko odnośnie rachunków. Patrzcie, nie wszyscy naraz. W porządku, skarbie, jest cudownie. Tak się cieszę, że was wszystkich widzę. My też się cieszymy, mamo. Nawet jeśli przez szybę. Możecie się wszyscy uciszyć? Proszę o spokój. Och. Jest pani wolna. Co, naprawdę? Tak. Teraz rozumiem pani motywy. Jak będzie pani chciała odsapnąć, proszę mnie szukać. Wie pani gdzie? No to chyba schowam ten tort na trochę później. Która to godzina? Już jest 9? Cześć, skarbie. Miłego poranka. Wyprawiliśmy się dzisiaj z dziećmi sami. Postaramy się robić to częściej. Nie chcemy, żebyś musiała od nas uciekać. O, a na kolację będzie twoja ulubiona baranina. Mogłabyś skoczyć i kupić? Albo nie, spoko. Ja to zrobię. Całus, twój Henio. Ach, prawdziwa ze mnie szczęściara. O, cześć. Zaraz do ciebie wyjdę na kawkę i muffiny. Zaczniemy od podglądnięcia mojej wystawy przed jutrzejszym otwarciem. Ola, Chica! Już miałem do ciebie dzwonić. Szykuję promocję twojej wystawy, ale nie umiem zdecydować, co obchodzić. Aj, tak trudno wybrać pomiędzy moimi dziećmi. Jak sądzisz, Karolko? Hej, sztukomaniacy! Podglądam dla was najnowszą wystawę Fredzi Wielkodomskiej tuż przed otwarciem. Co byście wybrali? Pan portret Abuela w kanapce? Czy... Chonis? Micha, nie mówiłam, że wszyscy twoi fani mogą podejrzeć. Zatem lud przemówił! Chonis!
Karolko, wyglądasz... Oczarowana fryzurą z salonu Margarity? Teraz wyglądam jak... Wyglądasz jak? Fredziu, teraz ty. Co sobie życzysz? O, to co zwykle, tylko trochę skróć. Mamo, nie! To co zwykle jest niemodne. Jaki fryz ma sobie strzelić moja super randzka mama? Aj nie, nie potrzebuję! Jest jednogłośnie. Grzywka! Ja nic nie widzę przez ten zwis. Po co widzieć, skoro wyglądasz jak supermodelka? Uśmiech! Nie, Karolino, nie waż się! Jedno! Muszę wrzucić zdjęcie po... Oddaj ten telefon! Mamo, wszystko okej? A wyglądam okej? Micha, naprawdę się cieszyłam na nasz wspólny dzień. Ja cię już ledwie widuję. Nie chcę dzielić okruchów wspólnego czasu z twoimi fanami. Mamo, przepraszam. Sądziłam, że się dobrze bawimy. Proszę, weź mój telefon. Chcę być tylko dla ciebie. O, dziękuję mi, amor. Matka i córka, klimat, że... Horstok! Okej, lepiej chodźmy do spa. Witamy w spa. Ach, jak przyjemnie. Jak panie włożą szlafroki, to zapraszam do sauny. Świetnie, lecę do przebieralni. Och, to jest szafka. Nareszcie, Muher. Calutki dzień cię szukam. Twoja wystawa jest wiralem. Siedź na telefonie i odpowiadaj fanom. Na telefonie? Kiedy? Teraz. Jutro wernisaż, a zainteresowanie social mediów podbija sprzedaż. Tak. Tylko, że dzisiaj to naprawdę na social media nie jest dobry dzień. Cika, cika, cika. Wiralem jest się tylko przez chwilę. Musisz wykorzystać tę szansę. A przede wszystkim telefon. Twoja sztuka. Mamo? O, mamo, nie płacz. Mamo! Przyjemność po mojej stronie. Nasi wielbiciele sztuki chcą wiedzieć, co jest pani inspiracją. Och, z pewnością cała moja rodzina. Nie byłabym w stanie tworzyć bez ich miłości i stałego wsparcia. Mamo, widzisz na telefonie. Ale z ciebie hipokrytka. A oto moja kochająca córcia. Udzieli nam wywiadu? O, nie, muszę lecieć. Proszę, kupujcie mnie. Cały ten czas wisiałaś na telefonie? Wcale nie cały czas. I teraz też nie wiszę. Okej, dobra, wisiałam. A mój mi zabrałaś. To co innego. Ja to robię dla dobra sztuki. To ważne, żebym odpowiadała fanom. A ja używam telefonu do vlogowania i dla mnie to też jest ważne. Oh, zapomnij. I tak nie zrozumiesz. Lepiej wrócę do domu. Nie. Masz rację. Wiem, że ten vlog to twoja forma ekspresji. Nie mniej ważna od mojej sztuki. Nie załapałam tego aż do teraz, ale profil w social mediach to jakby twój pędzel. Perdona me. Może twoi fani winni zagłosować, czy masz mi wybaczyć? Mamo, ja też przepraszam. Teraz wiem, że trochę przeginam. Chociaż wcale nie chcę. Miło było móc się na trochę wyłączyć. Żałuję, że brak nam czasu na powtórkę. Ja też, ale już prawie trzecia. Boję się, że tata dłużej nie da sobie rady z chłopcami. Chyba, że... Karol, Kajtek, mówiłem, żadnych zjeżdżalni wodnych w łazience. Ups, sorki, mamo, nie wiedzieliśmy, że wróciłaś. Posprzątamy to. Wracajcie mi tu! Tato, co zrobiłeś mamie i Karolinie? Czy ty coś słyszałaś? Nie, nic a nic.